Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na kolejną, 13. już edycję konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów od Planów do Realizacji. I pomimo, że będzie to 13. edycja tej konferencji, to jest to jakby początek zupełnie nowej ery w spalaniu odpadów w kraju, w którym do tej pory nie było tych instalacji, a obecna konferencja potwierdza oddanie do eksploatacji 5. już tego typu instalacji w kraju o łącznej wydajności około 1 000 000 ton i dzięki temu nie musimy już mówić o szeregu uwarunkowań, o etapach budowy, ale będziemy mówić o eksploatacji, o roli tego typu obiektów w systemach gospodarki odpadami, o możliwości wypełnienia szeregu wyzwań i zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego, ale i również o roli spalarni w nowoczesnej czy współcześnie pojmowanej idei circular economy, której ona moim zdaniem jest niezbędna i to zostanie niewątpliwie również bardzo szczegółowo wykazane. A zatem od obecnej listopadowej edycji przechodzimy do problemów eksploatacji, do problemów optymalizacji tych instalacji, które mamy po wielu latach oczekiwania w końcu w kraju. Zapraszam serdecznie.